Witam serdecznie, jestem na dworcu w Zdroniu. Mamy 6 lipca 2022 roku. Tutaj zaczyna się lub kończy główny szlak beskidzki, który zamierzam przejść. Wciskam teraz kropę i ruszam w drogę. Zaczynam podejście pod równicę, pierwsze wzniesienie na tym szlaku beskidzkim. No i powoli, powoli zaczynam się poruszać pod górę. No zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj mam przez równicę zejść znowu do Ustronia, a następnie z Ustronia wejście na Czantorię. To będzie dopiero wejście. Kilka lat temu tam wchodziłem, ale bez takiego ciężkiego plecaka. No i chyba dotrę do Soszowa, w schronisku w Soszowie i tam przenocuję. A jest taki odcinek, prawie 17 km. Może niewielki, ale wymagający. Chodzę cały czas na równicę. Trzeba przyznać, że jest dosyć wymagające to wejście. No, powiem szczerze, daję w kość. A jeszcze tak naprawdę nie doszedłem do najgorszego punktu. Bo on chyba się zbliża. A właśnie. To będzie tam. No, zobaczymy. Właściwie mogę spokojnie iść, tylko troszeczkę wolniej po tej drodze. Najpierw dwa razy przesiadki pociągowe, potem w autobus. No, a po tej drodze czuję się troszeczkę zmęczony, niewyspany. Tak naprawdę to niewiele w nocy spałem.
Pierwszy szczyt na szlaku Beskidzkim zaliczony. Równica. A właściwie to jest gościniec pod Równicą. Na samej Równicy też byłem. Nawet coś było widać. No a teraz troszeczkę odpocznę. I ruszam w dół, aby podchodzić pod Czantorię. Rozpoczynam kolejny dzień wędrówki. Wychodzę z Soszowa. Jest 7 lipiec 2022 roku. Chcę dotrzeć dzisiaj na Przełęcz Przysłop do schroniska pod Baranią Górą. Nie jest to jakiś duży odcinek. 21 km. Ale na razie nie chcę się forsować. Thank you.
Ale pan zasuwa. Proszę? Ale pan zasuwa. Dlaczego? No tak mi się wydaje. Ja to o połowę mniej idę. Ja rozumiem. O połowę wolniej idę. Ale to wie pan co? Nie wolno patrzeć na kogoś. Ja wiem. Tylko na siebie. Co pan tym robi? Już nie. Idę teraz z Kubalonki w kierunku schroniska pod Baranią Górą. Cała droga mniej więcej z okolic Stożka Wielkiego jest taka zróżnicowana. Raz w górę, raz w dół. Nie ma jakichś większych przewyższeń. Nie trzeba się ostro wspinać. Ale no są takie delikatne wzniesienia, które czasami męczą. Raz się idzie w górę, raz w dół, a w ogóle przed chwilą minąłem takie ostańce skalne. Bardzo fajnie jest tutaj w tym miejscu szlak poprowadzony. A teraz mam jakieś półtorej godziny jeszcze mniej więcej do schroniska. Jest godzina 15:27, więc będę po 17:00. Zresztą nie ma po co się śpieszyć. Normalnie same bagna. Pokój w schronisku na Baraniej Górze, 11-osobowy, zbiorówka. Na razie jestem sam.